Roczne sprawozdanie z działalności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego potwierdziło to, co widać wokół, efekt boomu budowlanego. Liczba budynków oddanych do użytku w 2007 roku wzrosła o ponad połowę w stosunku do roku 2006. Najprężniej w powiecie ełckim rozwija się budownictwo jednorodzinne. W ubiegłym roku oddano do użytku 90 domków, rok wcześniej 75. W 2007 roku wybudowano 11 bloków. W sumie w powiecie przybyło 700 mieszkań, w których zamieszkało około 2000 osób. I większość prac była wykonywana zgodnie z prawem. Kryteria odbiorów są teraz tak twarde, że prędzej czy później ta samowola zostanie wykryta. I wykryta w trakcie odbioru pociąga za sobą po prostu konsekwencje finansowe i dość duże, idące w dziesiątki i setki tysięcy złotych. Zdaniem inspektora budowlańcy i inwestorzy dobrze znają prawo budowlane i grożące za jego nieprzestrzeganie sankcje, chociaż kontrole nadzoru wykazały i przypadki łamania prawa. W ubiegłym roku mieliśmy 27 samowoli budowlanych, ale to są sensy stricto typu takiego przybudówka jakaś, prawda, nadbudowa, rozbudowa. Obiektów takich chyba było z 5 czy 6, które powstawały jak gdyby od nowa, nowych budynków. Ale nie tylko nowymi obiektami zajmuje się nadzór. Inspektor zwrócił uwagę na pilną potrzebę remontu wieżyczki na budynku pierwszego LO. W ubiegłym roku rzeczoznawca przeprowadził ekspertyzę zabytkowej części dachu. Stwierdził, że na dzisiaj jest to tak jak gdyby na krawędzi. On jeszcze nie grozi zawaleniem, ale dalsza zwłoka, tam nawet chyba określił rok, dwa, może spowodować już jakąś awarię. No już nie można katastrofę, ale awarię. Inspektor zaleciłby wieżyczkę wyremontować, ale starostwu nie udało się znaleźć pieniędzy na ten cel. W takiej sytuacji w kwietniu będzie powtórzona ekspertyza. Jeśli rzeczoznawca stwierdzi jasno, że grozi niebezpieczeństwo, trzeba będzie natychmiast zabezpieczyć obiekt. Lub, no jeżeli już będzie napisane, że grozi niebezpieczeństwem, to moim obowiązkiem jest wtedy, i to po prostu będę musiał to zrobić, w pewnym zakresie ewakuować szkołę. No, ale to jest ostateczność. Mówię, że to muszę dokładnie tą sprawę, bo to jest sprawa poważna, nie chcę wziąć na swoje sumienie i na swoją odpowiedzialność. Starosta Ełcki uspokaja, bo powiat wystąpił do Ministerstwa Edukacji o sfinansowanie połowy gruntownego remontu całego liceum, łącznie z dachem. Liczymy, że do końca roku uda nam się gruntownie wyremontować i wszelkie zagrożenie w pierwszym liceum znieść, choć jak podkreślam, na ten moment nie ma bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Niemniej nie możemy czekać oczywiście na sytuację, w której by to zagrożenie nastąpiło. Podejmujemy niezwłocznie działania. Jeśli nie uda się pozyskać tych środków, a na remont pierwszego LO szukano bezskutecznie funduszy w różnych projektach, to trzeba będzie je wygospodarować z budżetu powiatu.